naszego ducha do ucha na twarzy Eweliny Kamczyk, czyli autorki zwycięskiej bramki dającej złoty medal Mistrzostw Europy do lat 17 polskim piłkarkom nożnym. Ewelina, takie może banalne pytanie, ale to chyba twój najpiękniejszy dzień w życiu. Tak, do tej pory najpiękniejszy i będę go pamiętać do końca życia, najlepszy dzień, jaki mógł być. To bramkę teraz po tym spotkaniu potrafisz opisać? Nie potrafię tego opisać. Po prostu cała drużyna na to pracowała i to jest najważniejsze. Cała drużyna zasłużyła na gratulacje i to jest najpiękniejsze. Skromność, ale przyznasz, że strzał wyszedł ci naprawdę sowity. No, ale to i tak koleżanki zagrały, także, ale no powiem, no dobrze było, super. Cieszę się bardzo, że strzeliłam tą bramkę, bo była ważna. Jakie były w ogóle wasze założenia na ten turniej? Tutaj od początku do końca przyjeżdżałyście po złoty medal, bo to jednak wasz debiut na Mistrzostwach Europy. Tak, ale od początku wierzyłyśmy w to i miałyśmy nadzieję, że wygramy ten turniej. Po prostu miałyśmy założenia, żeby wypaść jak najlepiej, no i chyba nam się udało. Jak uczcić ten dzień, ten złoty medal? Zobaczymy, co wymyślimy. My będziemy świętować od początku i myślę, że będzie dobrze. Będziemy dobrze wspominać ten dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.